A więc zaczynamy loty gołąbków młodych. Pierwszy lot dzisiaj konkursowy, zaliczony tylko do mistrzostwa oddziałowego, czyli będą gołąbki rywalizacji brały udział 7 z 50. Nie ma dzisiaj jeszcze typowania. No, także co? 55 sztuk zakoszowałem, 4 gołąbki zostało w domu. Tak jak mówiłem, jeden ma nóżkę po kontuzji, po złamaniu, ale już się fajnie wyklarowało wszystko, także myślę, że za tydzień go już przygotuję. No i 3 gołąbki były takie troszkę słabe, mi jadły, wyłapałem je, zobaczyłem, że troszkę coś strawienie mają, nie halo, i postanowiłem, że pójdą sobie do karcera, ale dzisiaj już zostaje puszczone na gołębnik, widzę, że już apetyt im wrócił, także dość szybko sobie z tematem, mi się wydaje, poradziłem. Także za tydzień myślę, że też będą gotowe. No i co? Gołąbki wystartowały o godzinie 6:30. Pogoda praktycznie taka sama jak tutaj u mnie widać, bo to jest niedaleka miejscowość, Sieńsko, 100 parę kilometrów. Także można powiedzieć, że taki dłuższy trening dzisiaj. Taki ostatni sprawdzian przed właśnie lotami, tymi już konkretnymi do mistrzostw Polski. No zobaczymy, no. Ja jestem ogólnie z lekka, powiem szczerze, zaniepokojony. Myślę, że gołębie nie są na 100% jednak tak przygotowane, jak bym chciał, no nie? No te 3 sztuki, co właśnie są w izolacji, dały mi troszkę do myślenia. Jak to wyjdzie? No zobaczymy, no. Z oddziału poszło ponad 3000 gołębi, także ilość moim zdaniem troszkę za mała, bo na pewno dużo ludzi też i na gumki będzie odbijało, także około 2000 coś będzie pewnie do wyliczania listy konkursowej, no to troszkę słabo jak na pierwszy lot. A ponad 5000 było na spisach, z tego co pamiętam. Także potwierdza się moja wersja, że jednak te loty próbne z wypuszczeniem w dzień koszowania rano, to jednak był niewypał. Z tego co słyszę, hodowcy mieli nawet i braki z takich krótkich lotów treningowych. No niestety, no tak to jest. Ważne, że pogoda pozwala na start jak należy, optymalnie. Nie ma żadnych problemów w pogodzie, nic się złego nie dzieje. Po trasie jest... O, idą pierwsze gołębie jakiegoś oddziału. Dzisiaj tutaj parę oddziałów puszcza gołębie, także będzie troszkę zamieszania na niebie, bo prawie cały okręg dzisiaj leci. I wszyscy z podobnego chwilami kilometrażu. No, także niedługo powinny być. W tej chwili jest godzina 7:42. Także lada moment powinny gąbki lądować. I zobaczymy, cośmy to przygotowali, no nie? Okej. Okay. Zapraszam już na oglądanie. Mam nadzieję, że będzie co popatrzeć. No i wychodzi, że są pierwsze. Nie jest ich za wiele. 2, 4, 6, 7. No ale są. Zapomniałem powiedzieć, że lot dzisiaj jest pod wiatr. Także lot na pewno nie będzie za szybki. Już to będzie widać po prędkości, zaraz popatrzymy. No niestety kółka robią. Także tak jak przewidywałem. Przewidywałem i nawet chyba nie z kierunku, tak mi się wydaje. No niestety coś się z lekka boli, na to wychodzi, także będzie troszkę pracy na tygodniu, żeby wszystko przygotować jak należy na lot konkursowy, ten do mistrzostw Polski, bo
Bo to nie oszukujmy się, żeby jakiś wynik chcieć coś zrobić, a w tamtym roku na przykład, no to jednak musi siadać duża grupa gołębi. Najlepiej, żeby w pierwszej grupie zawsze były wiadome gołębie typowane. Jak dawałem coś 55, to powinno około 20 naraz siednąć. No jak nie ma takiej grupy, no to nie ma szans na jakiś dzisiaj wynik. No taka jest prawda. Oj, minęło parę sekund, są kolejne. Tym razem 4. No, słabo lądują. Rok temu było zdecydowanie lepiej. Praktycznie jedno kółko było i były gołąbki na klapie. No, jak ma to tak wyglądać, to jeszcze z tych 4 widzę, jeden odleciał, aż jeszcze 3. No, jeszcze w górę poszły bardziej. Także co? No to widać, no widać. Nic tutaj nie ściemnią. Jak to niektórzy mówią, że coś tam ściemniam, no wszystko jest pokazane tak, jak w oryginale występuje, no nie? Za to Nero zadowolony. Nero, ty zadowolony jesteś, bo sobie brykasz, no nie? No tak. Tobie to w niczym nie przeszkadza, czy one będą tak, czy będą tak. Tobie to pikuś. Czyli dziesiątka, ósma za 2, chyba jakoś tak. I zaś po milucie kolejna grupka. 2, 4, 6, 8, ale mi się udaje jeden obcy. Na lotach młodych nie ma prawa być takiego krążenia, bo to... Każda sekunda jest ważna. A, już wracają na E2. Nie jest jakaś na morzu tragedia, ale ten na końcu niebieski białolotek z tą główką białą na pewno jest obcy gołąb. Przynajmniej ja takiego nie pamiętam, tak mi się wydaje. Zobaczymy, ile ich tu już weszło. Ach, obcy gąb. Popatrzymy, ile tu jest. 22 sztuki. 8.01. I kolejne. 1, 2, 3, 4, 5. No też dosłownie minutka minęła. A chcą lecieć, widać, chcą lecieć. Kwestia, myślę. Parę dni i myślę, że wszystko, zdążymy się przygotować na ten lot konkursowy. Najważniejsze. Pierwszy najważniejszy, który będzie za tydzień.
2, 4, 6, 7, 8. 8 teraz krąży. Na pewno z tym chłodzeniem trzeba poprawić, że to tak nie może być. Na treningach mi sporo lepiej wchodziły niż dzisiaj z lotu. Jak ktoś obserwuje mój kanał, to widzi, że praktycznie siadają prosto na klapę, no nie? A to dzisiaj jakieś nieporozumienie. Dolatują kolejne, raz, dwa, trzy, cztery chyba. Ten obcy się zawiesił, tam siedzi u mnie na dachu, widzę. A w sumie nie ma co narzekać. Na pewno jest dobrze ponad 30, za 55, no. Dobra, ponad połowa jest głębi, także... krąży. No i co powiem wam ciekawego, no 7 treningów było, jeden raz z kabiny, tylko ta kabinowa, która była tydzień temu, koszowanie na noc, no i wchodzić. Jeszcze mają szansę na konkurs, a one się wygłupiają. Obcy sobie siadł i sobie siedzi. Ktoś tam czeka na niego. No dobra. Myślę, że jest ponad 30. Coś miałem mówić, ale leciało mi z głowy. A na pewno, że miałem 7 wywózek. Moim zdaniem jest to optymalnie wystarczająca ilość. Tamty roku przynajmniej robiłem tak samo i wyszły loty, jak widzieliście u mnie, kapitalnie. Udało się zdobyć 4. miejsce w Polsce w GMP Młodych, także widać, że metoda jest dobra moim zdaniem. No ale wiadomo, wystarczy jeden, mamy jakiś tam szczegół. Wchodzić, wchodzić, ale im się śpieszy. No ale ja wiem czego. Troszkę żebym sobie z leka przesadził z karmieniem. Wczoraj, no i no i dzisiaj już taki efekt jest. Ja zawsze karmię w dzień koszowania. Nie ma tam, że głębiną głodne u mnie. Wczoraj karmione były nawet 3 razy małymi dawkami. O 7, o 9 i o 13. Ale troszkę te małe dawki były jednak za duże, tak mi się wydaje. No i dzisiaj jest efekt. No wchodź. Ten ma znacznik na nodze. Biały, czyli jest gołąbek późniejszy. Trzeciego lęgu na 3 piórkach. 35. 7.55 pierwszy. 55. Później 59. O, 8.1. O, ląduje coś. 35 sztuk. Lądują kolejne. Obcy się zebrał. No i dołączył do tych moich dwóch. Znowu pani parę kółek zrobi. I znowu pani usiądzie u mnie. Zaraz zobaczymy.
Czy w końcu coś mu do głowy przyjdzie i pójdzie do domu. Nie, jeszcze lutuje, leci z moimi. Oj, mają te nasze gąbki różnych przygód po trasie. Nero, nie idź. A, dobra. No pewnie. No i tak to właśnie wygląda. Takie są uroki głębin młodych. Coś tam zaskrzeczało głośnie i u siebie straszyły. I poszły. I prawdopodobnie będą miały już po konkursie. Tak mi się wydaje. Bo to minęło już od pierwszej głębi 15 minut. Także raczej już jest po zawodach. No ale to. Chodzić. Ej, jak zaczarowane stoją. Wody widać szukają. Tam się nie napijecie, tam nie ma wody. Masakra. Dawno nie miałem takich tematów u mnie. A dach jest troszkę mokry, no bo jest taka rosa rano. Deszczu niby nie było, ale jest. Trawa celuteńka mokra, no i na dachu też to osiada taki. Taka woda. No i bieramy. Głębie oczywiście w kabinie są pojone u nas, no ale i tak wiadomo. Ale przynajmniej wiemy. Wiemy, co trzeba poprawić, no nie? Także za tydzień będzie, myślę, już znacznie lepiej. O, Nero se chodzi pod lotem. O, dzięki Nero, pomogę się wejść. Jesteś gość. No to 40 sztuk będzie. Jak to mówiłem już wcześniej, tragedii nie ma. Na pewno mogło być znacznie lepiej. Dobra, zaglądniemy do nich może. Popatrzmy, co się dzieje w środku. Czterdzieści sztuk z 55 w 20 minut. Pierwsze karmienie poszło. Prawie całe i zjedzone. I byłoby na tyle na razie, to co więcej nagrywać. Po zegarach po 14 filmik dokończymy, zobaczymy jak koledzy w sekcji odbili, jeżeli będzie jakieś porównanie. Ale nie nastawiam się na jakieś tam dobre wyniki po tym dzisiejszym locie. No w sumie tak, jakże myślą. Coś jest lekka po tym treningu
wzięło. Jakaś niestrawność, słabi mi te głębie. I jadły w piątek, no i dzisiaj są już efekty. No, widzimy, jeden przy pojniku prawie się mu drzemnęło. Dobra, okej, na razie, pozdrawiam. A więc witam serdecznie. Już po zegarach. Troszkę więcej już wiemy na tę chwilę, przynajmniej tyle co w sekcji się wydarzyło na tym po tym locie. Lot myślę, że no bardzo wyrównany. Jedna ta moja seria nie będzie taka zła, jak mi się mogło wydawać. Myślę, że jedna będzie czołowa w oddziele. Robotę zrobi całą to ta siódemka, która siadła, no bo akurat mamy siódemki u nas w oddziele z 50, a ta siódemka akurat była z 50 cała. Siada dosłownie w parę sekund w fajnym skupieniu ta grupka. Także to zaważy na przebiegu tego lotu. Myślę, wydaje, że będzie fajny wynik tą siódemką zrobiony. A co do przebiegu lotu, powiem tak, no w godzinkę praktycznie wszystko było w domu. Brakuje na tą chwilę dwie sztuki. No a w sekcji ogólnie tak samo. No straty minimalne, czyli lot bardzo udany dla całego oddziału. No, gołąbki wyglądają fajnie. Mi się wydaje, że wszystko jest opanowane. Nic gołąbkom nie dolega. Te, które tam miałem w izolacji, już dołączyły do całego stada. Także wszystko to, co mówiłem, a z nimi robiłem, to poskutkowało tym, że jednak pomogło. Pomogło to zdecydowanie. Ale i tak nie ryzykowałem i jednak do wody dałem dzisiaj Adeno Coli z Tulisana. Będą miały to Adeno Coli dzisiaj cały dzień z małymi przerwami. Jest troszkę na gorąco, także troszkę zabierałem pojnik, wstawiałem dwa razy. Karmione były już dzisiaj trzy razy. Karmię dzisiaj małymi tepkami, bo jednak jest gorąco. Nie chcę, żeby się nażarły za bardzo. Nieładnie powiedziane na żarwie, no na jadły oczywiście. Ten wrócił jako ostatni, ten pstry. Ale z lotu był kiedyś ostatni z tego treningu dalekiego. No i dzisiaj też jest ostatni. No ale widać, że nic mu kompletnie nie jest. Także szykujemy ekipę na kolejny lot. Na karmę poszedł Quickor z tym, jak to się nazywa. Nie SB Special, tylko Adeno stopem z Toby Medic. To poszło na karmę. Trzy razy mówię, były karmione moimi dawkami. Wieczorem dostaną tą miksturę drewelnego zieloną z Quickorem też. I dalej do wody to samo Adeno Coli. I mi się wydaje, że sytuacja jest opanowana. Widać po gąbkach, że wyglądają super, także teraz na spokojnie będę mógł cały tydzień je szykować do kolejnego lotu. Już teraz troszkę tematy zmienimy, troszkę inaczej będą obloty robione, mniej oblotów, dwie wywózki planowane na tygodniu, tym razem już we wtorek i w czwartek wracamy do swoich tematów. No i teraz odległość już oczywiście mniejsza, 45 dwa razy zaliczą. Koło domu też mniej oblotów, bo jest gorąco. Na tym upale wcale już teraz nie będę puszał po południu. No i takie ciekawostki. Tak to się u mnie przynajmniej robi. Także fajnie dały radę. Wyglądają elegancko. Lista pewnie będzie dzisiaj wieczorem. Zobaczymy, jak to się ułożyło. Mam nadzieję, że z formą trafimy na loty najważniejsze. Trzy loty do GMP przed nami. Na te loty wiadomo najbardziej się szykujemy. Ale oczywiście tego też, ten też nie był odpuszczony w żadnym wypadku. Obawy były, ale jednak wyszło fajnie. Myślę, że aby to wchodzenie było dzisiaj znacznie lepsze, no to ta seria wyglądałaby na pewno całkowicie inaczej jeszcze. Myślę, że około minuty my stracili na tym wejściu.
A to dzisiaj już w takim locie to było dużo naprawdę, bo to jednak sprint, lot szybki, znaczy szybki, no. Może nie szybki, no bo jednak na prędkości 1200 głębi, no to jednak lot nie był szybki oczywiście. Ale skupienie było dość fajne. O, goni samiczkę roczną. Coś jeszcze miałem mówić, ale wyleciało mi z głowy. Tam dziękuję kolegom za te komentarze. Niektórzy tam widzę starają się coś podpowiedzieć mi ciekawego. Oczywiście czytam. Ja tam nigdy nie chcę się, żeby ktoś myślał, że ktoś tam się przemędrkowuje i coś tam podpisze, ktoś tam nie ma racji, także komentarze każdy sobie może przeczytać, zobaczyć. Różne ludzie mają metody, różne sposoby. Każdy może coś sobie ciekawego z tych komentarzy wybrać dla siebie i u siebie wypraktykować. A ja mówię to, co ja wykonuję przy gołębiach. I też każdy, kto uważa, może się z tym zgadzać lub nie, może to przyjąć, może u siebie zastosować. Doświadczenie jakieś, myślę, dość bogate w tym temacie już mam, także... Ale oczywiście dziękuję za takie porady. Z niektórych oczywiście się śmieję, no bo wiadomo, całkowicie odbiegają od tego, co się powinno robić, no ale nie chcę nikogo na siłę z błędów jego wyprowadzać. Może pomału niektórzy dojdą do tego, że jednak robią źle. No ale to już całkiem inna sprawa. Także prawdopodobnie będzie zakoszowane 57 sztuk za tydzień i zaczynamy poważne lotowania na lotach młodych. Także powodzonka wszystkim życzę, dobrych lotów, dobry lot.